Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii krótkich poradników. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób rozłożyć i przygotować drona do lotu. Zapraszam. Jeżeli ciekawią Cię również takie właśnie krótkie poradniki, zostawić tu w tym miejscu subskrypcję. Będzie mi bardzo miło i na pewno zmotywuje mnie to do kolejnych odcinków. Więc tak. Dzisiaj przykład DJI Mini 2. Otrzymujecie go ode mnie w czymś takim, standardowo w pudełku od producenta. Wewnątrz znajdziecie dopiero taką torbę. Co w środku? Poza dronem, co jeszcze powinno być? Jak to wszystko rozłożyć, jak przygotować do lotu? I na czym się w pierwszej kolejności skupić? Dron. Hub do ładowania. Kontroler. I to są te rzeczy, które w dniu dzisiejszym będą nas interesować. A w zasadzie to tylko te dwie. Poza tym, co wyciągnąłem, znajdziecie również wewnątrz ładowarkę oraz dwa pozostałe przewody do połączenia aparatury z Waszym telefonem. Przykład DJI Mini 2. W zasadzie każdego Mavica będziecie rozkładali dokładnie w taki sam sposób. Różnicą będzie tylko i wyłącznie w większości konieczność rozłożenia dodatkowo śmigieł. Jeżeli chodzi o Mini 2, czyli w tej chwili najbardziej popularnego drona w Polsce, mamy założoną na niego osłonę osłaniające nasze śmigła. Odpinamy ją, ściągamy. Jeżeli chodzi o rozłożenie drona, zawsze zaczynamy od przednich ramion. Przednie ramiona do przodu, tylne, czyli w zasadzie te, które są u dołu, obkręcamy do tyłu. Analogicznie druga strona do przodu i do tyłu obkręcamy. W tej chwili dron jest rozłożony, można powiedzieć gotowy do lotu, ale najważniejsza rzecz, o której nie możemy zapomnieć, jest to osłona gimbala. W tym wypadku od dołu ciągniemy do góry ten plastik, ona nam tutaj ładnie schodzi. Analogicznie po skończonym locie będziemy ją zakładać. Czyli najpierw zakładamy te przednie ząbki i klik, mamy gotowe. Co powinniśmy sprawdzić przed lotem, jeżeli chodzi o drona? Przede wszystkim stan śmigieł. Czy tutaj nic nie jest uszkodzone, uszczerbione, bądź tym bardziej, czy nie jest połamane. Warto również sprawdzić, czy silniki nie są zablokowane, czyli po prostu poruszać palcem, czy wszystko jest ok. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i mamy kontrolę w zasadzie przed lotem. Pozostaną tylko i wyłącznie sprawdzenie, czy nie widać jakichś dużych, widocznych uszkodzeń, które mogłyby spowodować jakieś większe przeciążenia, a tym samym rozbicie naszego drona. W wypadku baterii do drona wkładamy z tyłu, przed lotem sprawdzamy stan naładowania baterii. W tym wypadku mamy, podejrzewam, że w trybie storage, ponieważ w większości tak są przechowywane baterie. Mamy gotowe, odkładamy sobie na bok. Aparatura. Aparatura od drona DJI. Jest to w tej chwili najbardziej popularna aparatura. Służy do sterowania praktycznie większością najnowszych dronów. Drążki do aparatury znajdujemy u dołu, wyciągamy, wkręcamy. Po wkręceniu tych drążków wyciągamy sobie od góry antenę, która jest równocześnie miejscem na nasz telefon. Tu można jasno zobaczyć, jak ten przewód jest zwinięty. Wyciągamy go i odkładamy na bok. Jak widać, kabelek jest po prawej stronie, więc wygodniej nam będzie, żeby wyjście na telefon również było po prawej stronie. Telefon wkładamy do góry, podciągamy do góry, tu jest spokojnie duży zapas miejsca i opuszczamy. Podpinamy przewód i mamy połączony telefon. Ok, co dalej? Żeby uruchomić naszego drona, włączamy zawsze najpierw aparaturę. Przyciskamy raz i przytrzymujemy. Aparatura zapiszczy, to oznacza, że się włączyła. W tej chwili możemy sobie już włączyć naszą aplikację. Dron, o którym mówię, czyli DJI Mini 2, lata na aplikacji DJI Fly, której nie znajdziecie w sklepie Play, jeżeli posiadacie Androida. Będziecie musieli ją pobrać z oficjalnej strony DJI. Link do tej aplikacji zostawię Wam poniżej w opisie. Mamy już włączoną aplikację, ale no tu nic nie widać, więc tak, musimy włączyć drona. Dron od dołu. Jeden przycisk, analogicznie przytrzymujemy. Dron w tej chwili wykonał sobie tak zwanego self-checka. Sprawdził, czy wszystkie systemy ma sprawne, czy gimbal nie jest zablokowany, ani żaden z silników. W tej chwili będzie wyszukiwał sygnału GPS. Jeżeli takowego nie ma, ta lampka będzie cały czas migała nam na żółto bądź czerwono, w zależności od tego, jakie ostrzeżenia mamy. Tak jak możecie zauważyć, dron jest połączony,
obraz z kamery jest widoczny. Warto sprawdzić, czy gimbal działa nam prawidłowo przed każdym lotem. Jeżeli wszystko jest ok, dron nie komunikuje nam w tym wypadku żadnych komunikatów. Tu mamy tylko i wyłącznie brak karty SIM oraz startuj ostrożnie, brak GPS. Są to standardowe komunikaty, ponieważ znajdujemy się w pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o przygotowanie drona do lotu, to jest to wszystko. Tak więc w tym materiale to jest wszystko. Drona mamy gotowego do lotu. W kolejnych częściach dowiecie się, jak nim wystartować, jak i również jak przede wszystkim bezpiecznie wylądować. Dzięki za oglądanie. Cześć!